Witam Państwa serdecznie ze sklepu Fotomag przy stacji metra Stokłosy, gdzie się spotykamy, żeby sobie pogawędzić o książkach. Proszę Państwa, dzisiaj to będzie tak, że ostatnimi czasy dość długo dyskutowaliśmy o sprawach związanych z tak zwanym popem. Ja nie chcę używać tego wyrazu w ogóle, bo wszyscy się czują specjalistami od popkultury i mają najwięcej do powiedzenia. Więc w ogóle nie używajmy takiego wyrazu i nie używajmy tak samo wyrazu kultura wysoka. To wszystko nie ma żadnego znaczenia i mówmy rynek, tak? Najlepiej rynek propagandy. Proszę Państwa, na tym rynku propagandy można się zachowywać w różny sposób. Tak się składa, że ludzie, którzy są związani, powiedzmy, z dobrą zmianą, z prawicą, czy tam z czymś, bo niektórzy twierdzą, że dobra zmiana to nie prawica, tylko że to komuna i chcą sprzedać Polskę za 447 srebrników, inne rzeczy. Ja się nie będę do tego odnosił w ogóle, bo czym innym żyję i mam za dużo rzeczy do zrobienia. Proszę Państwa, nie wolno ulegać prowokacjom, tak? A sprawa żołnierzy wyklętych jest sprofilowana jako prowokacja. Może my sobie z tego sprawy nie zdajemy, natomiast jest w ludziach głębokie pragnienie, żeby ci ludzie wreszcie zostali uznani, tak? I żeby można było tą opowieścią o nich zaciekawiać innych ludzi. Proszę Państwa, zaciekawianie ludzi jakąś treścią to jest bardzo poważna specjalizacja. I tego się nie da osiągnąć w prosty sposób. Jeżeli komuś się wydaje, a wielu ludziom się tak wydaje, że wystarczy opowiadać o ich męczeństwie i wszyscy będą słuchać tego z otwartymi ustami, to jest albo głupek, albo prowokator. I tak jest ze wszystkimi innymi emocjami, proszę Państwa. I w czasie pisania i publikowania jednego z moich ostatnich tekstów, to się okazało w całej upiornej takiej wyrazistości, dlatego że jeden z lewicowych poetów napisał taki całkowicie prowokacyjny, fałszywy wiersz, który wysłał na konkurs poświęcony żołnierzom wyklętym. Ten wiersz oczywiście nie zdobył uznania, ale został wykorzystany przez rozmaite prawicowe grupy do uświetnienia uroczystości ku czci żołnierzy wyklętych. No więc, proszę Państwa, to wszystko, o czym ja ciągle mówię, czyli ten walor estetyczny produkcji wydawniczej, ale nie tylko wydawniczej, także każdej innej, jest niesłychanie istotne. Nie można o nim nie myśleć i nie można go traktować lekko. W głowach kretynów pojawia się oczywiście myśl, że jak się to wszystko odrzuci, to nie dość, że będzie taniej, to jeszcze tak samo skutecznie, bo chodzi przecież o to, żeby pokazać tę najważniejszą treść, tak? Proszę Państwa, pokazywanie to jest domena ekshibicjonistów. I tak to należy traktować. My nie możemy się zajmować ekshibicjonizmem i nakłaniać ludzi do ekshibicjonizmu. Musimy się zajmować zaciekawianiem innych osób tymi treściami, które nas interesują. Żeby to zrobić, potrzebne jest coś znacznie więcej niż ekshibicjonizm. O tym, że ekshibicjonizm jest nieskuteczny, wiedzą nawet rockmeni. To jest prosta prawda. Wszyscy ludzie, którzy produkują się na estradzie z gitarą, wiedzą, że ekshibicjonizm ma bardzo krótkie nogi, więc trudno, żeby nie wiedzieli tego ludzie, którzy zajmują się emitowaniem treści na temat żołnierzy wyklętych. Nie można mieć też do ludzi pretensji, że oni się nie wzruszają w tych momentach, w których my się wzruszamy, no bo to jest po prostu już coś całkowicie okropnego, czego wiele osób po prostu nie rozumie, tak? No to jest terror, tak? Każdy, kto miał do czynienia z terrorystą, który się przy czymś płakał, tak? I chciał, żeby wszyscy razem z nim płakali, doskonale to rozumie. Więc proszę Państwa, upamiętnienie tych pomordowanych i walczących o Polskę bez nadziei na sukces z komunistami, no musi być przemyślane dobrze. Dlaczego ono nie może być przemyślane? Dlatego, że mnóstwo ludzi usiłuje na tym coś ugrać na szybko. Tak? Jakąś politykę lokalną, jakąś publicystykę, jakąś sprzedaż, no, chce zwrócić na siebie uwagę, więc wydaje im się, że będzie jak w piosence, trzaska koszula, tu szwabska kula, tak? To jest
zła droga. To jest zła droga. A ta historia sprzed kilku dni o tym, że fałszywy wiersz został zauważony przez całkiem prawdziwych działaczy ruchu niepodległościowego, no to jest już w ogóle całkowite kuriozum. A jeszcze jeden z kolegów zasugerował, że osoba, która nie wiem, czy to prawda, bo ja tego nie sprawdzałem, że osoba, która ten konkurs na wiersz o wyklętych wygrała, to też jest po prostu jakiś prowokator, tak, ze środowiska no, powiedzmy, lewicowych ekologów. To jest dość smutne i oczywiście można machnąć ręką i powiedzieć, co nas to obchodzi. Oczywiście można, proszę Państwa, można się zamknąć w kiblu i ogłosić niepodległość. Wszystko można, prawda? Wszystko można zrobić. Tylko po co? No więc ja jestem może nie zdruzgotany, ale zdziwiony tym. Tak samo jestem zdziwiony tą całą dyskusją, która od dwóch prawie tygodni toczy się wokół tej całej sfery kultury popularnej. Proszę Państwa, trzeba być skutecznym. To, czy to się robi za pomocą treści prostych, czy to się robi za pomocą treści złożonych, nie ma znaczenia. One muszą być interesujące, muszą być ciekawe, a jeżeli ktoś potrafi nadać im jakiś charakter wydarzenia artystycznego, to powinien to zrobić. Ja i ludzie, którzy ze mną współpracują, staramy się jak możemy. To się spotyka z niechęcią, powiedzmy sobie wprost. To się spotyka z niechęcią i wściekłością czasami, dlatego że ci, którzy tego nie potrafią, chcieliby sprowadzić wszystkich do swojego poziomu i chcieliby, żeby wszyscy zajmowali się emitowaniem bardzo prostych treści i jeszcze, żeby wszyscy zwracali uwagę na te treści, które oni emitują. Proszę Państwa, poniżej pewnego poziomu, poniżej pewnej granicy uproszczeń jest już tylko manipulacja. A nie dość, że manipulacja, to jeszcze manipulacja wroga. To trzeba wprost powiedzieć. Jeżeli ktoś upraszcza treści, to robi wrogą propagandę. Możecie oczywiście w to nie wierzyć i robić różne głupstwa, ale jestem w 100% przekonany, że tak właśnie jest. Upraszczanie treści to wroga propaganda i paraliżowanie mózgów. To nie ma nic wspólnego z sukcesem, przyszłym zwycięstwem, szczęśliwym i pogodnym życiem. Za to ma wiele wspólnego z kryzysami rozmaitymi, od psychicznych począwszy, na politycznych kończąc, z brakiem pieniędzy, a być może więzieniem, albo jakimś wydrwieniem, wyszydzeniem i kacem potem moralnym, albo też takim zwykłym fizycznym. Proszę Państwa, wracając do tej dyskusji o kulturze popularnej, nie można, startując z tego miejsca, w którym się znajdujemy, przebić się na rynku, stosując te formaty, które tam są. Słowo format jest kluczowe, dlatego że te formaty zostały wymyślone przez fachowców od reklamy i od promocji produktu. One zostały opłacone, stoją za tym ciężkie pieniądze i one po prostu mają być. Naśladowanie tego nie powoduje, że ktoś zyskuje popularność, ale że nadaje popularność jeszcze tym właśnie formatom. Oczywiście ktoś powie, że jest Remigiusz Mróz. Jest Remigiusz Mróz, ale on ma swoje budżety nierozpoznane i jest promowany silnie przez dziwne organizacje, które zarabiają na lokowaniu produktu w serialach kręconych na podstawie jego prozy. To nie jest nasza droga. Powiedzmy sobie jasno. To nie jest nasza droga. I ja nie będę pisał książki o żołnierzach wyklętych, bo gdybym to zrobił, to wszystkim by pozlatywały w ogóle głowy, bo już nawet nie czapki. Dlatego, że nie ma to najmniejszego sensu. Ten diapazon emocji, w którym się znajdujemy, powoduje, że w ogóle nie ma żadnej szansy na jakikolwiek sukces. Każda prowokacja jest odczytana szczerze. Wszystkie emocje są całkowicie, jakby to powiedzieć, ubezwłasnowalniają ludzi, czynią ich bezradnymi zupełnie. I chodzi już tylko o to, żeby wypełnić serce tą podniosłą treścią, a następnie ją wypuścić i rozejść się do swoich zajęć. O tym, żeby ta treść kogoś infekowała poza ludźmi, którzy mają podobne upodobania i na podobnie prostych schematach pracują, nie ma w ogóle mowy. Nie ma w ogóle mowy. To i tego jeszcze dobrze nie widać, ale będzie widać.
Złudzeniem jest to, że emitowanie treści dotyczących męczeństwa wyklętych w telewizji polskiej, przepraszam, przysparza popularności Prawu i Sprawiedliwości. Do tego trzeba podejść inaczej. Ktoś powie, że ja mogę mieć jakieś złudzenia. Oczywiście każdy ma prawo do złudzeń. Ja bym to wszystko robił zupełnie inaczej, w zupełnie inny sposób. Być może nie ucieszyłoby to istot, które zamierzają i są głęboko przekonane o tym, że mogą w jakiś sposób wypromować siebie na tych ofiarach. No ale na pewno zrobiłbym to inaczej. Jednak możecie wszyscy Państwo spać spokojnie. Nie podejmę tego wysiłku, bo się zajmuję czym innym. Mam inne zupełnie sprawy do załatwienia i inne formaty do wykreowania. Właśnie jak niedźwiedź, trzeba skończyć, zająć się nowym cyklem, bo będzie taki cykl. Wszystko to trzeba pokończyć, pozamykać i otworzyć sobie nowe drogi, w których już będę, jakby to powiedzieć, którym będę już podążał chyba do śmierci samej, bo tej roboty jest tyle do wykonania, że naprawdę dziwię się, że nikt się też nie orientuje, nie bierze za to. No ale to widocznie taka karma. Także proszę Państwa, zasmucony jestem tymi wypadkami, które zdemaskowały bezradność środowisk skupionych wokół pamięci żołnierzy wyklętych i można, tak jak mówię, oczywiście tego nie zauważać, ale to jest kolejny wyraz bezradności. Z tym coś trzeba koniecznie zrobić i oczywiście nie zrobić tak, że pogrozimy tamtym ludziom palcem albo ktoś na nich nakrzyczy albo powie im coś brzydkiego. To trzeba, na to potrzebna jest reakcja publicystyczna, potrzebna jest reakcja artystyczna, potrzebna jest reakcja medialna. Tak to widzę. Szczegóły być może kiedyś, bo są godniejsi. Ja ciągle słyszę, że są godniejsi ode mnie, którzy mogą się zajmować pewnymi sprawami. Skoro są godniejsi, niech się tym zajmują. Życzę im sukcesu. Natomiast ja powracam do swoich zajęć. Bardzo Państwu dziękuję. Do widzenia, do usłyszenia, do następnego razu.